marcu to już czas, aby zacząć nawozić wszystkie rośliny. Ja mam przygotowane takie mieszaniny różnych oborników. Mam obornik krowi, obornik kurzy, króliczy i to wszystko mam zalane wodą. Siedziało sobie tak kilka miesięcy i teraz będę rozcieńczała. Będę wlewała w stosunku 1:10, czyli 1 litr obornika i 10 litrów wody. Ale oczywiście tutaj wiaderka są mniejsze, więc proporcja będzie troszeczkę mniejsza. Jeżeli da się troszeczkę więcej obornika, czy trochę mniej, no to też się nic nie stanie. Będzie praca bardzo taka zapachowa, ale jednocześnie bardzo pożyteczna i potrzebna dla roślin na start. I niezastąpiona woda deszczowa. Tej wody deszczowej, drodzy Państwo, cieszę się po prostu przeogromnie. To jest po prostu dla nas wielka radość. Woda ma tutaj tak duże zastosowanie i mamy jej na razie bardzo dużo i cieszę się, naprawdę się cieszę. Wcześniej też podlewałam wodą deszczową, ale mieliśmy jej znacznie mniej, więc musiałam podlewać wodą z domu. A szkoda takiej wody, ponieważ jest to woda pitna, woda bardzo zdrowa, dobrej jakości. Więc teraz, gdy już mamy zbiorniki, cieszymy się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo. Jakie rośliny podlewam takim nawozem w ogrodzie? Wszystkie, proszę Państwa, oprócz roślin kwasolubnych. One dostają nawóz kwaśny, natomiast wszystkie pozostałe, czyli drzewa owocowe, krzewy owocowe, wszystkie ozdobne roślinki podlewam takim nawozem. Ile razy podlewam? Podlewam przede wszystkim wiosną wszystkie rośliny i później latem, to jest tak koniec czerwca, połowa czerwca, podlewam po raz drugi. Do pełni szczęścia brakuje nam tylko... Do pełni szczęścia brakuje nam tylko podłączyć jeszcze węże ogrodnicze do zbiorników na wodę deszczową i wówczas nie będę musiała już podlewać konewkami. Chłodny poranek, smutny poranek. Rośliny, proszę Państwa, żeby mogły rosnąć, potrzebują kilka głównych czynników, czyli wodę, słońce i nawóz. W Polsce można rośliny pola nawozić od 1 marca do końca listopada. Taki jest termin po to, aby zapobiegać zanieczyszczeniu gruntów i wód. Więc trzeba się trzymać tych terminów. Marzec to dobry czas, aby rośliny otrzymały już swoją porcję zdrowego nawozu. Jest to nawóz obornik, ekologiczny jak najbardziej. Ja innych nawozów w ogrodzie nie stosuję, tylko te naturalne, a ponieważ mamy kury, mamy króliki, więc tego nawozu jest dosyć dużo, a poza tym takie oborniki można sobie zawsze kupić albo poprosić rodzinę, jeżeli mają jakieś zwierzęta na wsi. Rodzina z pewnością chętnie Państwu użyczy takiego obornika, więc ja podlewam wszystkie rośliny. W pierwszym kawałku filmu powiedziałam Państwu, że nie podlewam roślin tych, które lubią podłoże kwaśne. I tutaj jest troszeczkę, przypomniałam sobie, owszem, w ogrodzie japońskim rododendronów nie podlewam, ale z kolei mam też rododendrony na innych rabatach połączonych z bylinami, roślinami cebulowymi i tam jak najbardziej te rośliny podlewam. Więc podlewając te rośliny, jednocześnie podlewam rododendrony, bo nie mam innej możliwości i one rosną tam świetnie. Któryś rok, jak zauważyłam, nic im się nie dzieje.
Więc myślę, że ten nawóz nie jest dla nich jakiś szkodliwy czy niebezpieczny. Mają piękne, zdrowe liście i mają mnóstwo pąków kwiatowych. Mam nadzieję, że wiosna będzie piękna.